Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam serdecznie na kolejnym studium biblijnym, które odbędzie się w Kościele Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj studiować niezwykle ciekawy temat, który brzmi Skrywane za maską. Dzisiaj w studio są ze mną jak zwykle trzy osoby. Jest z nami Klaudia, Igor i Grzegorz, a ja nazywam się Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Słowo Boże, jak zwykle zgodnie z naszym dobrym obyczajem, aby nas też Bóg prowadził, będziemy się chcieli na początku wspólnie pomodlić. Bardzo proszę o modlitwę. Boże nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tutaj i dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które nam dałeś. Proszę Cię teraz o Ducha Twojego Świętego, o to, abyś dawał nam dobre myśli, dobre wypowiedzi, abyśmy jak najwięcej skorzystali na tym studium. Prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. A zatem skrywane za maską. Z czym nam się kojarzy maska? Maska zwykle kojarzy się z czymś, co nakłada się na twarz, czymś nienaturalnym, nieprawdziwym, czymś, co ukrywa nasze prawdziwe emocje, pokazuje nas na zewnątrz nieco inne. W starożytnym teatrze greckim maski wykorzystywano był taki zestaw kilku masek. Jedna z uśmiechem, druga ze smutkiem, była maska gniewu. To się nakładało i właściwie nie było widać, kto jest pod spodem. Wydaje się, że to skrywanie prawdy, ukrywanie swoich prawdziwych intencji, nie pokazywanie tego, kim się jest w rzeczywistości albo co się myśli, jest niestety głęboko zapisane w historię ludzkości, ale też i w historii Pisma Świętego, bo przecież od samego początku mowa jest o pewnym kamuflażu. Wtedy kiedy szatan przybiera postać węża i jak to dowiadujemy się pod tym pięknym, zewnętrznym obrazem czystości, szczęścia, tak naprawdę ukrywa złowrogi zamiar unicestwienia właściwie ostatecznie Adama i Ewy. Potem jest też oczywiście obraz Jezusa Chrystusa, który pościł 40 dni na pustyni. Zjawia się w pewnym momencie szatan, też ukryty jako anioł światłości, a więc w masce. I właściwie, gdybyśmy spojrzeli na historię ludzkości, to niezwykle dużo rzeczy wpisuje się w ten obraz nieprawdziwego przekazu wobec naszego brata, naszej siostry, swego rodzaju oszustwa. Jak się to oszustwo odbywa? Często za pomocą słów, niestety. Często za pomocą słów. Oczywiście są też gesty, jest język ciała, ale to słowa są najczęściej wykorzystywane. Jak powinien się zachowywać chrześcijanin, który ma żyć w tym świecie? Jezus powiedział kiedyś, oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Tak? Jest pewna tajemnica, tajemnica prawdziwego serca. My tego nie czytamy, ale Pismo Święte daje nam świadectwo, że jest ktoś, kto ukrywa przed nami nasze swoje zamiary, to kim jest i jest tą postacią właśnie szatan. Nic dziwnego, że dzisiaj też jakby świat nie do końca nawet wierzy w jego istnienie. No bo jest to tak naprawdę opis tego, jaki jest zamiar szatana. Ale to, że on ma swoją własną tajemnicę, tą skrywaną, skrzętnie, kim jest albo że jest i do czego dąży, nie jest może takim szczególnym zaskoczeniem, jeżeli pomyślimy, że Pismo Święte daje nam świadectwo o tym, że Pan Bóg też jest Bogiem tajemnicy, a nawet więcej. Samo Słowo Bóg, istota, która sięga znacznie wyżej niż stworzenie, zawiera w sobie koncepcję wiedzy, która jest niedostępna dla stworzeń. Czy moglibyśmy rozpoznać, kim jest Bóg? Człowiek
przez wieki próbuję zrozumieć, kim jest Bóg. Twierdzi czasami bardzo dumnie, że tego Boga dobrze rozumie, może go zmierzyć, opisać, powiedzieć, kim jest, albo szczególnie kim nie jest, powiedzieć, że jest słaby, ale czy tak jest istotnie? Mamy tutaj bardzo ciekawy przykład, że nauka czasami jest bezradna nawet wobec najprostszych czynności dnia codziennego. Ciężko jest bardzo określić za pomocą nawet najbardziej potężnych komputerów, w jaki sposób zachowają się cząstki wody w zwykłym czajniku elektrycznym. To jest niezwykłe, to jest około 3 minut gotowania wody. Okazuje się, że tego się nie da przewidzieć. A przecież jest ten sam czajnik, taka sama ilość wody, a jest to jednak niepowtarzalne. Czy można zatem, jeżeli w takich prostych sprawach nie możemy nic przewidzieć, czy można przewidzieć więcej na temat Pana Boga? Bardzo proszę, żebyśmy odczytali przed odpowiedzią na to pytanie fragment przypowieści Salomona, 25 rozdział i tam wiersz 2 i 3. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Wysokość niebios, głębokość ziemi oraz serca królów są niezbadane. Jak rozumiecie te słowa? To znaczy, te słowa w zasadzie mówią o tym, że człowiek sam ma takie myśli, bo jak ja rozumiem, że mówiłeś o samych słowach, natomiast ja uważam, że właśnie myśli, które się budzą, prawda, to one są tym, czym słowa odzwierciedlają, kiedy wychodzą z ust człowieka. I tak samo, jeżeli król na przykład, jest napisane, że jego serce jest niezbadane, czyli rozumiem, że w rozumieniu hebrajskim jest umysł. Jeżeli umysł króla jest niezbadany, to znaczy, że po prostu król jest na tyle mądry, prawda, że nie da się go zbadać. Ale poza tym nawet możemy powiedzieć, że sam człowiek sam siebie nie zna. Tak? Mhm. Na przykład ja sam się dziwię, jak czasami zachowuję się. Tak? Mhm. Dlatego, że zaskakuję siebie. Dlatego, że po prostu nie przewiduję, jak ja mogę się zachować. Więc dlatego ja jestem bardzo ograniczony. Mhm. Więc tym bardziej król, który jest bardzo doświadczony, który ma na co dzień na przykład sądzić lud, jest obeznany w wielu sprawach, to tym bardziej jego umysł jest tak. O wiele bardziej głębszy. Tak? Więc dlatego właśnie mi się wydaje, że Bóg po prostu pokazuje nam, że jeżeli my sami nie możemy sami siebie rozumieć często, to tym bardziej, jeżeli chodzi o Niego, który jest wszechmogący, wszechwiedzący, prawda? I to już jest, oczywiście jesteśmy o wiele bardziej ograniczeni. Mhm. Ciekawe jest to, że Salomon zdaje się nam w tym miejscu przekazywać właśnie informację, że nie da się tak naprawdę zrozumieć do końca, kim jest Bóg. Da się zrozumieć to, co Bóg nam objawia o sobie. Bóg mówi o sobie całkiem sporo i nie tylko słowami, ale także i swoimi czynami. Nawet świat, który jest wokół nas, natura, daje świadectwo o tym, kim jest Bóg. Ale rzeczy, które są przez Boga nieukazane, powinny takimi pozostać, bo przecież coś powinno odróżniać tego, który jest ponad czasem i przestrzenią, od tego, którzy są w pewnym sensie wpisani w te ograniczenia właśnie czasu i przestrzeni. Mogę też powiedzieć właśnie, że Bóg jest taką istotą niesamowitą, że oczywiście, że jak przed tym powiedział, że jest ponad naszą przestrzenią, ponad naszym umysłem, ale właśnie Bóg jest tym, który nas zaskakuje swoim zachowaniem, prawda? On często nas zachwyca sobą i właśnie w poznawaniu Boga to jest to coś niesamowite, że w tym zaskoczeniu nas przez Boga po prostu powinniśmy się zachwycać tym. I to jest, i to też druga z rzeczy jest taka, że w rozumieniu hebrajskim jest słowo na przykład yada, które znaczy poznać, poznawać. I to poznanie się odnosi w zasadzie do poznawania takiego głębszego pod względem na przykład przyjacielstwa. Tak? Czyli jeżeli ktoś z kimś na przykład przebywasz, jak my mówimy, jak zjesz z kimś worek soli, to wtedy dopiero go poznasz. Tak? Czyli dokładnie tak samo z Bogiem. Czyli musisz z Bogiem mieć różne doświadczenia, przebywać z Nim i dopiero wtedy coś poznajemy i w jakiejś sensie poznajemy tego Boga. Więc tylko tak można Boga poznać. Nie przez czytanie Pisma Świętego, nawet nie przez inne rzeczy, ale właśnie jak najbardziej przez Pisma Świętego, jak najbardziej możemy poznać Boga. Natomiast nigdy nie poznamy, jak go będziemy doświadczać na co dzień. Tak. Bóg, jak sam się przedstawia, mówi też o sobie w Izajaszu 55, że moje myśli to nie wasze myśli, tak? Czyli
jednak jest inny. A w Księdze Kaznodziei 1.13 czytamy właściwie, jaki jest taki ostateczny próg poznania człowieka, nawet króla, bo przecież wiadomo, że Salomon pisał tutaj o sobie. Był człowiekiem niezwykle mądrym. Nawet mówi się, że najmądrzejszym w historii, który też, jak daje świadectwo Księga Przypowieści, starał się zbadać całą rzeczywistość i doszedł do czego? Zajrzymy na chwileczkę do Księgi Kaznodziei 1.13. Kaznodziei 1.13. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili. Tak jest. A więc człowiek w jakiś sposób powinien zbadać, ale jaki jest tego skutek? Tam dalej jest napisane, że to wszystko jest czym? Marnością. Marnością. A nawet jest napisane, że jest to czymś, co człowieka niejako nawet prowadzi do frustracji, bo o tym też pisze Kaznodzieja Salomon. Przejdźmy do kolejnego ważnego tematu. Jak to możliwe, że głupiec może być postrzegany jako ktoś mądry? Coś takiego w ogóle jest możliwe? Nie chciałbym niczego ani nikogo osądzać, ale wydaje się, że jednym z przypadków, kiedy to jest możliwe, jest sytuacja, kiedy relatywizujemy pewne działania i wartości. Kiedy na przykład uznajemy, że każdy ma swoją własną prawdę, każdy myśli po swojemu i każdy ma prawo myśleć tak, jak chce, i to jest jego wartość i nie wolno mu powiedzieć, że są jakieś rzeczy uniwersalne. Druga połowa XX wieku to jest okres, kiedy w kulturze triumf święcił tak zwany postmodernizm, gdzie między innymi podkreśla się to, że nie ma czegoś takiego jak kultura uniwersalna. Nie ma czegoś takiego jak prawda uniwersalna. Są rzeczy względne, relatywne i każdy ma swoją prawdę, każda kultura jest inna i można niczego narzucać. Moje pytanie brzmi, kiedy taka postawa może być niebezpieczna? Przy okazji popatrzmy jeszcze może na jeden tekst. Przypowieści 26, 11 i 12. Przypowieści 26 rozdział, 11 i 12 wiersz. Myślę, że będzie nam łatwiej niejako też się odnieść do tego pytania. Jak pies wraca do tego, co zwymiotował, tak głupiec powtarza swoje głupstwa. Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego. No właśnie. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał o tym, że istnieje mądrość i mądrość, tak? Że istnieje mądrość od Boga, istnieje mądrość od człowieka. I one są wbrew pozorom wobec siebie sprzeczne. Dlaczego taka relatywizacja jest niebezpieczna? Z punktu widzenia chrześcijańskiego, jak uważacie? No bo zaraz się okaże, że skoro nie ma prawdy, takiej jednej prawdy, tak? Tylko każdy ma swoją prawdę, więc tak naprawdę mogę robić wszystko. Tak, no bo skoro dla mnie coś jest dobre, no to ja mogę to zrobić. Tak, tak. Był taki pogląd kiedyś filozoficzny, tak? Egzystencjalizm, który mówił o tym, że moja prawda to jest moja prawda. Ja robię to, co jest dla mnie dobre i ty nie możesz mnie oceniać. Tak, natomiast jeśli wchodzimy na grunt Biblii i na grunt tego, że jednak jest prawda absolutna, jest Bóg, są pewne zasady, które Bóg ustalił, no to wtedy okazuje się, że są pewne rzeczy, które są dobre albo złe. Oczywiście mamy mnóstwo rzeczy tak zwanych szarych, tak, że nie wszystko jest w świecie czarno-białe, nie wszystkim możemy powiedzieć, jest dobre i złe, bo i świat jest taki. Ale są rzeczy, które wiemy. To jest dobre, a to jest złe. Tak? Natomiast kiedy mówimy, że każdy ma swoją prawdę, dojdziemy do tego, że w świecie jest chaos. Tak? I każdy robi, co chce tak naprawdę. No właśnie, ale to powiedzcie mi w takim razie, jeżeli rzeczywiście tak jest, że prawda każdego człowieka jest jednak względna, a może istnieć prawda bezwzględna, czyli ta prawda, której się nie podważy prawdą uniwersalna, fakt, że coś jest albo coś się wydarzyło, no to powiedzcie mi w takim razie, gdzie tej prawdy szukać?
Mi się wydaje, że takim że prawda jest nam objawiona przez Boga w Jezusie Chrystusie i Jezus jest właśnie tą prawdą. Mhm. Nawet gdy Jezus stał przed Piłatem, to Piłat też pytał się, co to jest ta prawda. A prawdą jest Chrystus. Tak. No właśnie, prawdą jest Chrystus, a niekoniecznie prawdą jest człowiek. W sensie tego, że sam twierdzi, co tą prawdą jest. Albo nawet ludzkość, która twierdzi, że wie, kim jest Bóg, bo zna tego Boga, niekoniecznie go zawsze zna, tak? Jak patrzymy właśnie na kwestię prawdy uniwersalnej w ogóle, to mi się wydaje, że tutaj problem jest często z interpretacją tej prawdy uniwersalnej, tak? I w tym momencie mamy wiele komentatorów, wielu sposobów podejścia do tej prawdy uniwersalnej. No i w tym momencie jest problem, ponieważ my chcemy często tak samo naszą prawdę, względną prawdę oczywiście, dopasować do tej prawdy uniwersalnej. I często właśnie spotykamy ludzi, którzy owszem głoszą niby to, co jest tą prawdą uniwersalną, ale w zasadzie są ich powiedzmy poglądy, które są troszeczkę poglądami jakby ich własnymi poglądami. Więc uważam, że ta osoba, która jest prawodawcą, tak samo jest też tą osobą, która interpretuje. I w tym momencie, kiedy naprawdę patrzymy na Pismo Święte, która w zasadzie jest, możemy powiedzieć, w takim ogólnym sensie jest interpretacją tej prawdy uniwersalnej, to wtedy dopiero możemy znaleźć właśnie te rzeczywiście no, w jakimś tam sensie określone dokładnie granice tej prawdy uniwersalnej. I oczywiście poza tym wszystkim jest też jak najbardziej, ten, jak mówiliśmy wcześniej o tym kontakcie z Bogiem, ten bezpośrednio zresztą tutaj, co Grzegorz mówił wcześniej, tak? Czyli kiedy się ma ten kontakt bezpośrednio z Chrystusem, to wtedy właśnie Chrystus też objawia nam, czym rzeczywiście jest ta prawda, bo i On jest rzeczywiście tym prawodawcą. Ja też myślę, że dlatego być może szukamy jakichś takich prawd, że każdy ma swoją prawdę, bo boimy się osądzania, tak? Bo jeśli jest prawda jedna, absolutna, uniwersalna, no to jest dobre, jest złe, tak? Ale świat jest taki, że my jako ludzie często osądzamy, tak? No bo na przykład zabójstwo jest złe, tak? Jest napisane nie zabijaj. Ale teraz co możemy powiedzieć na przykład o matce, która, nie wiem, zabija swoje dziecko w tak zwanej psychozie poporodowej, tak? Kiedy ona tak naprawdę nie wie, co robi. No jest to złe. Ale i my często jako ludzie osądzamy na przykład taką kobietę, skazujemy na taki społeczny, po prostu już śmierć społeczną. Tak więc być może dlatego szukamy takich prawd, że każdy ma swoją prawdę, żeby jakoś się uwolnić od tego osądzania. Tak. Albo też uciec od odpowiedzialności, która niesie za sobą to, że jeżeli jest prawda uniwersalna, to też i pewne kryteria, które ona ustanawia, są uniwersalne i w jakiś sposób trzeba im się poddać. A to już jest jednak zobowiązujące. Ale tak jak, jeszcze tylko jedno zdanie, tak jak Igor powiedział, że ten, kto daje prawo, powinien interpretować, tak, ten, kto daje, interpretuje, powinien osądzać, tak, i my tak. Ten osąd powinniśmy zostawić tej osobie, tej istocie. Jest napisane, że Biblia daje świadectwo o Chrystusie, a więc jakby obcowanie z Pismem Świętym daje nam też możliwość poznania Chrystusa, który też powiedział o sobie, że jest czym? No, że jest prawdą, tak? To jest ciekawe, że Chrystus, Biblia jakby nie bawią się w jakieś negocjacje w poprawność polityczną, tylko mówią wprost, jest prawda i jest fałsz. Przeczytajmy jeszcze jeden tekst, który mówi o takim apogeum, chyba tym najbardziej niebezpiecznym, wynikającym właśnie z tego kwestionowania jednego źródła prawdy i prawdy uniwersalnej. To jest Księga Izajasza, 5 rozdział i tam 20 wiersz. Tak już kończąc ten temat. Izajasza 5:2-20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. To tak wygląda, jakby ta ludzka mądrość, która jest opiewana, prowadziła do ostatecznie zjawiska wybielania samego siebie i ukrywania swoich własnych słabości, a szczególnie grzechów. I w końcu prowadzi do tego, że zaczyna się to, co złe, nazywać dobrym, po to, żeby samemu zbyt źle nie wyglądać i odwrotnie.
I w pewnym sensie wydaje się, że po części oczywiście, bo to nie jest jedyny element, który można byłoby powiedzieć, ale w pewnym sensie też troszeczkę spełnia taką rolę właśnie niestety spełniał może już w tej chwili dzisiaj postmodernizm. Popatrzmy na kolejny tam temat. Salomon dosyć sporo pisze w przypowieściach o lenistwie, ale no, ono nam się kojarzy w sposób taki dosyć oczywisty, wiadomo, jest etyka pracy. Natomiast niektóre wnioski, do których Salomon dochodzi, są rzeczywiście bardzo głębokie, a nawet bym rzekł uderzające. Te dalekie skutki tego, czym jest lenistwo. Może przeczytajmy przypowieści 26 rozdział i tam od wiersza 13 po 16. Leniwy mówi: lwica jest na drodze, lew jest na ulicach. Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Leniwy ma się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Które z tych twierdzeń jest dla was najbardziej zaskakujące? Co można powiedzieć o leniwym człowieku? Czy dziwne jest to, że śpi? Albo że śpi zbyt dużo? Chyba nie, tak? No mi tutaj wiersz 15 tak przykuł uwagę, gdy jest mowa, że leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść się dalej do ust. Mhm. Tu chciałem zaznaczyć to, że lenistwo to też jest taka pewna forma stwierdzenia człowieka. I szatan też się posługuje właśnie tym zwiedzeniem, że będzie mu dobrze, ale w konsekwencji ta droga prowadzi do śmierci. Mhm. Myślę też, że bardzo ważna tu jest motywacja. Tak? Więc jeżeli każdy z nas ma, jak chce coś zrobić, to oczywiście patrzy na to, co mu to daje. Tak? Albo też, czy ja chcę się poświęcić za to, co robię. Więc często właśnie ci leniwi uciekają różnymi swoimi myślami i w wolnym czasie robią po prostu jakieś głupie rzeczy, które myślą, że tym właśnie uciekną przed odpowiedzialnością często. Tak? I oczywiście wtedy sobie tłumaczą, jak chcą, jak jest napisane potem dalej właśnie w 16, prawda, że on się uważa nawet za 7 mądrzejszych ludzi najbardziej mądry, prawda? Dlatego, że on zawsze ma rację tak w ogóle, prawda? Właśnie ten leniwy. Mhm. Dlatego, że on musi potwierdzić własną rację. Mhm. Więc stąd uważam, że ta myśl jest bardzo głęboka, bo wtedy widzimy, że leniwy to nie jest tylko ten, który sobie leży na łóżku i nic nie robi, tak? Albo właśnie mu tam po prostu zawsze mu dają, a on tylko bierze. Tylko ten, który ucieka przed rzeczywistością. Mm-hmm. Po prostu chce uciec przed rzeczywistością. I uważam, że właśnie Bóg tak samo tępi takich ludzi, bo po prostu pokazuje, że to jest nie uciekanie nie uciekniesz przed rzeczywistością, bo to i tak to cię sięgnie kiedyś. Nie? A w kontekście maski, czy może to nie jest tak, że człowiek leniwy stara się przez swoją gadatliwość, no, przez pokazywanie swojej rzekomej wiedzy, sprytu, szybkości myślenia, błyskotliwości, że w ten sposób jakby stara się ukryć fakt braku wiedzy, tak? Że jest to, że często właściwie no, bywa to akt świadomy. Ale jeżeli ktoś, że tak powiem, jest takie przysłowie, że jeżeli się powie kłamstwo 100 razy, to ono się w końcu staje dla nas prawdą, że jest to forma zakładania pewnej maski nie tylko wobec innych, ale też ostatecznie wobec samego siebie. Człowiek zaczyna sam wierzyć w to, że jest naprawdę bardzo mądry i nie musi się tak naprawdę edukować, ani uczyć, ani iść zwykłą drogą, tylko wszystko się da zrobić na skrót. Ale bardzo często jest tak, że ludzie, którzy dużo mówią, niewiele robią. Tak? I jakby wszyscy wiedzą, jak to oni bardzo dużo robią, ale tak naprawdę tych efektów nie widać. Poza tym wydaje mi się, że często jest tak, że ludzie leniwi uważają, że są sprytni. I mówią do takiego kogoś, kto na przykład ciężko pracuje, tak, a ty głupi jesteś, ja nie pracuję, nie robię nic, tak, a mam to czy tamto, a ty tak się tak męczysz, a nie masz tak naprawdę nic. Więc oni, im często się wydaje, że są tak tacy sprytni, tak, tak to fajnie sobie załatwili, tak, tak fajnie ściągnęli na tym sprawdzianie gdzieś tam na studiach czy w szkole i wcale się nie musieli uczyć.
I często tak patrzą na tych takich właśnie, którzy się uczą, którzy pracują. E, ty głupi jesteś, no jak to tak? Po co to po co to robisz, jak ja mam więcej niż ty? Po co to robisz? Tak jest. No tam nie ma mowy o tym, że się inwestuje w przyszłość, tak? Ale zwróćcie uwagę, bo Salomon wydaje się pokazywać w tych kilku wierszach niejako skutek lenistwa. Z jednej strony to jest taka totalna abnegacja, kiedy człowiek wkłada rękę do misy, nawet mu się już nie chce jej podnieść. Mi się to kojarzy, może to jest bardzo osobiste, takie skojarzenie subiektywne. Kojarzy mi się jakby w taki sposób, jakby ktoś przez swoje lenistwo w końcu wkraczał w taki okres, że już nawet wokół siebie nic nie może zrobić. Ani się, że tak powiem, nawet nie umyje, nie zadba o siebie, nie wygląda i jest koniec. Albo wchodzi w tak zwany sport udawania kogoś, kim nie jest i przez odpowiednią żonglerkę słowną pokazywania, jakim to jest mądrym i wykształconym człowiekiem. Ale też chyba powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby odróżnić lenistwo od, nie wiem jak to nazwać, niezaradności albo od jakiejś sytuacji, w których no, człowiek czegoś nie osiągnął, nie zrobił, no dlatego, że po prostu tak w życiu mu się ułożyło, tak? Bo ja często słyszałam ten tekst wykorzystywany tak wobec ludzi, którzy po prostu, no jakoś tam w życiu im nie poszło. Coś się stało takiego, że i wtedy ktoś mówi, ty na przykład leniwcze iść do mrówki, tak, tak jak też Salomon pisze w innym miejscu. Natomiast tutaj zupełnie nie chodzi o lenistwo, tak? Ten człowiek nie był leniwy, ale jakoś tam coś się w życiu nie ułożyło. Więc też powinniśmy odróżnić, tak? Lenistwo od właśnie takich sytuacji życiowych, które nie wynikają zupełnie z lenistwa. Tak, i nie osądzać. Chociaż no, trzeba powiedzieć, że każdy z nas z natury trochę leniwy jest, bo po prostu tacy jesteśmy i trzeba się po prostu z sobą zmagać. Dosyć dramatyczne jest też jakby odniesienie tego, że to intelektualne lenistwo, które nie, które widać może na dzisiaj w taki sposób, że kiedy się komuś mówi o Panu Bogu, to ktoś mówi, no dobrze, może i to jest prawda, ale cóż z tego, tak? Czy to zmieni moje życie? Czy będę dzięki temu bogaczy? Czy będzie mi łatwiej żyć? Nie. Nawet jeżeli nie, no to ty masz swoje, wiesz to. Możliwe, że tak jest, ale to i tak nie zmieni mojego podejścia do życia. A w jednej z książek czytamy takie bardzo ciekawe stwierdzenie. Na sądzie ludzie nie zostaną potępieni dlatego, że szczerze wierzyli kłamstwu, ale dlatego, że nie uwierzyli prawdzie. Brak aktywności, tak? Czyli brak działania. Bardzo dramatyczne. W kwestiach duchowych lenistwo jest jednak czymś niebezpiecznym. Przejdźmy do ostatniej części naszego dzisiejszego studium. Otóż chodzi o kwestię kolejnej maski. Przyjaciel, a wróg. Salomon wydaje się pokazywać, że czasami wróg, pozorny wróg, może być przyjacielem, a czasami ktoś, kto wydaje się być przyjacielem, jest w rzeczywistości wrogiem. I tutaj mamy dwa fragmenty, które chciałbym, żebyśmy przeczytali. No, tam jest mowa o bardzo konkretnych rzeczach, które te osoby mówią o owocach. I krótko sobie je skomentujemy. Zacznijmy może od przypowieści 27 rozdziału i tam wiersz 5 i 6. Lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Kto z nas lubi dostawać od kogoś razy? No chyba nikt, tak? Jak można napisać, że razy przyjaciela są oznaką wierności, miłości? Macie takich przyjaciół, którzy wam zadają razy? Czy to są może wasi prawdziwi przyjaciele, czy może jest to ktoś, kogo unikacie? Mi się wydaje, że głównie, jeżeli ktoś naprawdę jest przyjacielem, musi udowodnić, że rzeczywiście chce naszego dobra. Mhm. Tak? I mi się wydaje, że tu jest główny problem, bo czasami rzeczywiście ktoś nas może dać nam te razy, czyli możemy być przez kogoś no, źle traktowani, tak? No i rzeczywiście widać wyraźnie, że jego intencja jest to, żeby nam zaszkodzić. Natomiast kiedy rzeczywiście przyjaciel uderza, to wtedy widać wyraźnie, że po prostu on pokazuje nam, że on chce naszego dobra. I właśnie widzi, że my idziemy w złym kierunku,
i On chce naprawdę za wszelką cenę nas z tej drogi skierować na dobrą drogę, prawda? Bo to jest coś, co nam przyniesie w końcu dobra, więc uważam, że też jest tak, że nie jest trudno zauważyć osoby, która naprawdę chce nam naszego dobra, tak? Mhm. Nawet wtedy, kiedy nas może boleć. Kiedy tych razów udziela nam z miłością albo ze współczuciem. Wiecie, jest coś takiego, że wydaje się, że ta prawdziwa przyjaźń powinna być oparta na prawdach uniwersalnych. Czyli nie tylko na tym, że to jest mój znajomy, a więc w związku z tym będę patrzył na niego przez palce, tylko z troską o tego człowieka. To jest to, co powiedział Igor, bo przecież czasami jedynym sposobem, aby człowiek mógł być zbawiony, jeżeli się naprawdę pogubi w życiu, jest, jeżeli ktoś, komu naprawdę ufa, przyjdzie do niego i powie mu wprost: człowieku, oszalałeś. Tak? I tak czasami po prostu w życiu jest. W księdze Ezechiela jest napisane, że jeżeli widzimy, że ktoś błądzi i czyni źle i go nie ostrzegamy, to możemy być pociągnięci do odpowiedzialności potem za życie wieczne tej osoby, czy też brak życia wiecznego tej osoby. To są bardzo dramatyczne rzeczywiście rzeczy. A więc czasami to, co jest na zewnątrz, to, co jest może nieprzyjemne, niekoniecznie musi być oznaką, że ktoś jest naszym wrogiem. To nie musi być wcale maska, chociaż na taką może pozornie wyglądać. Ciekawe jest, że kiedy patrzymy na życie Jezusa, często u nas zada dużo pytań, które na przykład w jakiś sposób on się zachowuje. Tak? I dla nas jest to dziwne czasami. I właśnie Jezus pokazuje, że jeżeli my chcemy być Jego przyjaciółmi, to musimy dokładnie tak zachować, tak jak On. Tekst z Ewangelii Jana, 15 rozdział, 14 werset, napisane tak. Jeśli jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynić będziecie, co wam przekazuję. Mhm. Tak? Czyli Jezus mówi, jesteście moimi przyjaciółmi. Dlaczego? Bo dokładnie idziemy w Jego ślady, czyli i też tak zachowujemy się dokładnie, jak On się zachowuje. I to jest niesamowite. I potem dalej Jezus mówi tak. Większej miłości nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Tak. Właśnie Jezus pokazał wyraźnie, że prawdziwa miłość jest tylko i wyłącznie bycia przyjacielem kogoś. Mhm. Jezus pokazał, że rzeczywiście On jest naszym przyjacielem. Dlaczego? Że On oddał wszystko, to, co tylko miał. Oddał nawet swoje życie, wszystko, co miał dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Tak. I właśnie mi się wydaje, że wtedy, kiedy patrzymy na kogoś, kto rzeczywiście jest w stanie wszystko dla nas zrobić, to tym bardziej ja mówię, no to jest właściwy przyjaciel. Mhm. I wtedy właśnie mogę poznać, że to jest przyjaciel. Słowa, które mówią prawdę, nawet tę prawdę najtrudniejszą, ale jednak mówią prawdę, są słowami, które są czymś, co może nas ratować od śmierci wiecznej. To są rzeczy ważne. No ale też jest odwrotnie. Żeby już skończyć, nie będziemy czytać może 26 rozdziału z księgi przypowieści Salomona. Tam od 17-23, ale tam są podane pewne konkretne zachowania, które pokazują kogoś, kto pozornie może wyglądać na przyjaciela, ale tak w rzeczywistości nim nie jest. Mamy tam na przykład takie rzeczy jak wtrącanie się, oszustwo, które potem jest zamieniane tak od ręki, bez żadnego zastanowienia, w zwykły żart. Tak? Ja tylko żartowałem. Oszczerstwo, kłótliwość, spotwarzanie, czyli mówienie rzeczy nieprawdziwych. I wreszcie chyba to, co najważniejsze na końcu, gładkie wargi. To chyba jest najniebezpieczniejsze, prawda? Ktoś, kto nam prawi komplementy, kto mówi o nas dobrze, kto zawsze nas chwali, kto pokazuje, że o, to jest właśnie taki prawdziwy, dobry obywatel, chrześcijanin. Wiecie, mądrość ludzka powinna sprawić, żebyśmy dosyć ostrożnie patrzyli na kwiecistość słów, tak? Jak coś ładnie brzmi, to nie zawsze rzeczywiście jest tym, czym wydaje się być. I tutaj nas rzeczywiście Salomon bardzo ostrzega i mówi, bądźcie ostrożni. To samo ostrzeżenie, abyśmy byli ostrożni, bo jesteśmy jak owce wśród wilków,
nigdy nie wiadomo, co się kryje za słowami. Prawdziwe motywacje są niewidoczne, bo ukryte są za maską. A zatem, kończąc nasze dzisiejsze studium, musimy sobie powiedzieć o tym, że ta rzeczywistość ukrytych prawd będzie czymś, co nam będzie towarzyszyło na pewno do końca historii tego grzesznego świata. Ludzie będą bardzo różni. Mamy też takie świadectwo. Będzie zawsze tajemnica nieprawości, aż zamknie ją Bóg wtedy, kiedy objawi całe to dzieło zniszczenia. Jest to napisane, że kiedy przyjdzie sam koniec, przed przyjściem Jezusa, to będzie objawione. Pan Bóg nam to ukaże wtedy, czyli w jakich dziełach, gdzie działał szatan. Ale też na nowej ziemi będzie tajemnica prawości, czyli będziemy wciąż poznawać Boga, uczyć się o tym, czego nie wiemy i zawsze będzie coś nowego do odkrycia, dlatego że Bóg zawsze będzie większy od tych, którzy są przez Niego stworzeni. Musimy być ostrożni, ale musimy też uczyć się ufać Bogu i mimo wszystko jednak patrzeć na te dobre strony wzajemnie, no po to, żebyśmy mogli być ludźmi, którzy budują, konstruują, a nie niszczą. Myślę, że to wszystko. Będę prosił o modlitwę na zakończenie naszego studium. Panie Boże, dziękujemy Ci za to studium, za te cenne uwagi. Prosimy Cię, abyśmy mogli wyżywać się w naszym życiu, abyśmy każdego dnia mogli o Tobie świadczyć i również głosić Twoją prawdę przez nasze życie, nasze słowa. I Panie Boże, dziękujemy Ci za Ducha Twojego Świętego, który wprowadził nas w tą wszelką prawdę. Amen. 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 Dziękuję za udział w dzisiejszej lekcji. Dziękuję też naszym widzom i zapraszam serdecznie na już za tydzień na kolejne spotkanie pod tytułem Życie przez wiarę. Będzie to kolejny bardzo ciekawy temat. Myślę, że warto będzie uruchomić swój komputer i posłuchać kolejnego studium. A dzisiaj to już wszystko. Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia. Thank you.